trasę słupskiej-gremińskiej i chciałbyśmy powiedzieć, że była to niesłychana okazja do poznania lepiej naszego miasta, do odkrycia wielu zabytków, których do tej pory nie miałyśmy okazji zobaczyć lub nawet nie wiedziałyśmy, że były to nasze słupskie zabytki. Atmosfera na trasie panowała naprawdę fajna i uważam, że każda młoda osoba, która mieszka w Słupsku, powinna wziąć udział w tego typu zabawach. Tak, polecamy. No, pogoda nam nie sprzyjała, ale dobrze się bawiłyśmy w dobrym gronie. Nie, rywalizacja była też dobra. Rywalizacja była napięta. Tak, trzeba było się ciągle odwracać, a nie biec w niektórych chwilach. Za każdym razem po prostu przychodziłyśmy na miejsca, a przecież już za nami były takie cały. Trzeba było zmieniać w niektórych chwilach. Ale wyzwanie było fajne, można było wiele się dowiedzieć nawet o nas samych, kto jest do kogo. Czego najlepszy? Trzeba się trochę zmęczyć, biegając po Słupsku. Tak. Ale przeżyłyśmy, wytrwałyśmy, byłyśmy pierwsze, to też się liczy. Zrobiłyśmy zdjęcia. Chciałobyśmy podziękować panu Robertowi Biedroniowi, prezydentowi miasta Słupska i panu Jarosławowi Wałęsie za zorganizowanie tak wspaniałej gry, gdzie mogliśmy po prostu spędzić wspaniały czas, no też się edukując. Tak, że dbają o polską młodzież, słupską. Tak.